Można powiedzieć, że graliśmy w tym meczu jak równy z równym, ale traciliśmy bardzo takie słabe bramki po bardzo prostych błędach. Szczególnie w pierwszej połowie tak naprawdę te dwie pierwsze strzelone bramki gdzieś wybiły nas z rytmu w ogóle w pozostałych fragmentach gry. Tak samo te dwie w ostatniej minucie pierwszej części spotkania ustawiły całe spotkanie. No widać, że przyjechała drużyna rasowa i musiała tutaj się zmierzyć z moimi młodymi studentami, którzy bez Lisniczenki, Lifanowa dzisiaj pokazali, że mamy szeroką ławkę, a ławka jest siłą zespołu. Gratuluję zwycięzcom, gratuluję rekordowi, który dzisiaj widać było, troszeczkę musiał się namęczyć i to nie było takie łatwe jak w pierwszym spotkaniu, łatwe 3 punkty. No to wynik 6-0, niestety przegrywamy z rekordem, wiemy jaki to zespół, wiemy z jaką przeszłością. Aczkolwiek no, jak w przebiegu meczu było widać, nie cofnęliśmy się, nie chcieliśmy się tylko bronić, chcieliśmy atakować, grać ofensywnie. No, niestety nie strzeliśmy żadnej bramki, aczkolwiek z gry naprawdę ten wynik może nie oddaje tego, co się działo na parkiecie. Szkoda, że tak wysoko przegrywamy. No cóż, walczymy dalej. Na pewno będzie to jeszcze dla nas długi sezon, także nie poddajemy się z podniesioną głową, bo myślę, że możemy parę pozytywów z tego meczu wyciągnąć, także z podniesioną głową walczymy dalej w następnych meczach. Co, pierwsze ja będę mówił i gratuluję moja drużyna, no, bo 6-0, każdy raz kończymy mecz i rywala nie strzeli bramki, robimy dobra praksa, o kontrolujemy ten trudny moment, no i na pewno dzisiaj pierwszy mecz był klucz, no, specjalnie cztery fragmenty gry. Myślę, jak ten cztery bramki, cztery fragmenty gry był psychologiczny, no i był problem do Bilanów. Ale reszta ten mecz zawsze są trudno, no, bo ten hala jest bardzo trudno, ten system de obrona Bilanów jest strefa, tak jest rodem, potrzebujemy mądry zawodniczy, no. I są mecze, jak nie lubimy grać, no, specjalnie ten rekord, jak bardzo dobra chłopak indywidualny, no, ale myślę, jak był dzisiaj praksowite, bardzo dobra i tyle, bardzo zadowolony jestem i musimy kontynuować tę linię. Też trening był bardzo dobra, tygodna był bardzo konkurencja i to jest ten rekord, jak jeszcze raz, jak się oglądać, na pewno. Myślę, że mecz przebiegał pod nasze dyktando, wiadomo, że drużyna z Wilanowa się cofnęła i grała strefą i czekała na sytuację z kontrataku. Myślę, że byliśmy w tej fazie bardzo, bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o to, co kto miał robić i zaangażowanie. Nie straciliśmy dzisiaj bramki, to jest dla mnie najważniejsze. I myślę, że takie mecze nas budują, bo strzeliliśmy dużo bramek, nie straciliśmy ani jednej bramki, więc pracujemy, bo jest nad czym jeszcze, ale jesteśmy zadowoleni i czekamy na następny mecz.